wtedy no, nie należy się spodziewać jakiegoś cudu ekonomicznego związanego z tym, że po prostu zwiększy się ilość pracy u nas na rynku, bo się nie zwiększy. To stracimy większość tych miejsc pracy, które w tej drobnej przedsiębiorczości dzisiaj jeszcze są. Ile tych podmiotów w Polsce jest? I powiem Ci, że my uważamy, że tych podmiotów jest na dzień dzisiejszy niecały milion. Bo dziura w budżecie jest taka, że nikt nie wie, jak to zalepić, więc sięgną po to magiczne rozwiązanie i znowu walną podwyżkę VAT-u.